Staw Gangnam-ji to najstarszy staw pałacowy w Korei obecnie znany. Nie tylko dokumentacja jego budowy jest dobrze znana, ale jest to także ważny zabytek, który daje wgląd w krajobraz Baesie technologii i poziomu kultury taoistycznej. W szczególności mówi się, że techniki kształtowania krajobrazu staw Gangnam-ji stał się znany w Japonii i stał się początkiem języka japońskiego architektura krajobrazu, co zostało potwierdzone w Nihon Shoki. Chociaż wielkość i dokładna budowa stawu Gangnam-ji nie zostały ujawnione, oczekuje się, że w zależności od przyszłych wyników wykopaliska stanie się standardowym miejscem badań krajobrazu historii w Azji Wschodniej. Bujeo było stolicą Baekje, jedno ze starożytnych państw Korei. Przedstawię Wam system społecznościowy Bujeo w Korei. W czasie zawierania małżeństwa istniał zwyczaj wysyłania krowy i konie z domu pana młodego do domu panny młodej dom jako pieniądze na ślub. Ponadto cudzołóstwo było surowo zabronione. A jeśli mężczyzna i kobieta dopuścili się cudzołóstwa lub jeśli jego żona była zazdrosna, została zabita. W szczególności za złe uznano widok zazdrosnej żony, więc została zabita. A jej ciało wrzucono na górę gnić. Gdyby martwa kobieta chciała zabrać ciało córki z domu rodziców, musiała przysłać krowę i konia do domu mężczyzny, co było równoznaczne z zwrot pieniędzy za ślub. Podobnie jak w Goguryeo istniał zwyczaj Tawak Yangsamhwisu, dokąd zabiera młodszy brat żona jego siostry jako jego żona, gdy starszy brat umrze. Ponieważ większość praw społecznych Goguryeo jest podobna do Bu, tak przypuszcza się, że przyjęto również prawa społeczne Goguryeo od Bujeo. Mówi się, że po zakończeniu żniw odbyła się ceremonia rytuału przodków zwana Yonggo, gdzie rytuały przodków były ofiarowane niebiosom i picie, śpiew i taniec sprawiały radość. Dlatego często wspomina się o nim razem z Goguryeo. Sojusznik i dąg jest Muchon. Jednak Yonggo pozostało świętem myśliwskim dla nomadów narodów i w przeciwieństwie do Yongyong czy Muchon, odbyło się w grudniu, a nie w październiku. Istniał system niewolników. Większość stanowisk była obsadzona niewolnikami. Pochowani niewolnicy byli nie tylko jeńcami wojennymi, ale także niewolnicy karni i niewolnicy zadłużeniowi. W związku z tym przyjmuje się, że w przypadku odszkodowania nie było możliwe, zrobiono z nich niewolników. Zgodnie z prawami Bujeo mordercy byli zabijani, a ich rodziny stały się niewolnikami. A jeśli ktoś ukradł coś komuś innemu, musieli zapłacić 12-krotność odszkodowania. Ta 12-krotna rekompensata była taka sama w przypadku Goguryeo. Bujeo est une ville historique où la culture Songbukri, qui représente l'âge du bronze, s'épanouit vers 2500 il y a des années. Ensuite, le roi Sejong, le 26e roi de Baekje, avait une grande intention de revitalisation nationale et déplaça la capitale à Sabi, Bujeo, qui était riche et disposait d'une grande flexibilité dans la politique nationale. C'est un lieu d'histoire historique et culturelle qui s'est épanoui dans une culture ancienne qui était frugale mais pas minable. Tape à l'œil mais pas extravagant, pendant 123 ans de la croissance de la puissance nationale et des activités diplomatiques actives. Elle s'appelait Sabi, alias Soburi, comme dernière capitale de Baekje, et la capitale a été déplacée ici depuis Ungjin, actuel Gongdu, en 538, la 16e année du règne du roi Sejong règne. Ensuite, en 660, la 20e année du règne du roi Uiya, le royaume Baekje a été détruit par les Silla Tang forces alliées, et elle était subordonnée à Silla. Et a été renommée Bujeogun sous le règne du roi Kyongdeok, 742 à 765. Bujeo było stolicą Baekje, jedno ze starożytnych państw Korei. Przedstawię Wam system polityczny Bujeo w Korei. Baekje było krajem o zaawansowanych organizacjach i systemy, w tym pałace, zamki, magazyny i więzienia. Polityka to polityka arystokratyczna i klasa rządząca obejmuje monarchę, króla i wymienione rodziny po bydle pod nimi, takim jak Maga, rodzina Koni, rodzina U, rodzina Yeo i rodzina Gu i Desa. Istniały oficjalne stanowiska dla szlachty, takie jak posłaniec.
Jeśli chodzi o nazwiska stanowisk rządowych, w Manchuriańgu pojawia się krytyka, że nazwy zwierzęta gospodarskie zostały uwzględnione w nazwach stanowisk rządu, wynika z niewiedzy wśród Chińczyków. Ponadto region podzielono na 4 główne okręgi lub regiony zwane Sahuldo, znane również jako Sagado, a odpowiedzialność za nie przejęli cesarze, tacy jak Marek i Uga, część każdego regionu. Na większych obszarach wyspy Sahul było ich tysiące gospodarstw domowych, a te mniejsze miały ich setki gospodarstwa domowe. Klasę rządzoną, lud, nazywano ludźmi z klasy niższej. I traktowano ich jak niewolników, bo musieli nosić różnych dostaw siły roboczej i zaopatrzenia dla klasy rządzącej. Nie brali bezpośredniego udziału w wojnie, ale byli odpowiedzialni za dostarczanie żywności i transport materiały. W tym czasie szlachta stanowiła centrum i skupiała zwykli ludzie z bronią, która była wyposażona w każdym domu. Aby wziąć udział w wojnie, Chominowie byli zamożnymi ludźmi z niższej klasy, którzy mieli pewien stopień własnej mocy i stanowili klasę podobny do yeomanów w Anglii. Sądząc po tym, Bajeo wydaje się być feudalnym społeczeństwo.